Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. Zapraszam Was serdecznie na prezentację nowości w postaci trzech egzemplarzy, trzech wersji modelu GB001, czyli następcy DW001. Jason, tak, aka Jason DW001, jego recenzję możecie znaleźć na moim kanale, musicie troszeczkę się cofnąć, żeby ten film znaleźć, albo w wyszukiwarkę YouTube wpisać Matej DW001. Przed nami odnowiona, można byłoby powiedzieć, wersja Jasona GB001. G-Shock Polska udostępni mi trzy egzemplarze, trzy wersje kolorystyczne tego modelu. Dwa, jak widzicie, z negatywowym wyświetlaczem, z tyłu czai się tutaj wersja, która dostarczana jest w komplecie z dodatkowym paskiem, bezelem, wersja żółta, typowo letnia, zapakowana w szczególny sposób. Widzicie tutaj takie pudełko Carbon Coreguard, które jest zapakowane jeszcze w jeszcze jedno żółte, większe pudełko, natomiast te dwie, powiedzmy, bardziej podstawowe, negatywowe wersje dostarczane są w standardowych puszkach. DW001 w 1994 roku cieszył się bardzo dużą popularnością. Był to swego rodzaju ewenement, jeżeli chodzi o strukturę budowy G-Shocka. Znajdziemy tutaj taką jakby kapsułę, w której zamknięta jest koperta. Po 29 latach G-Shock zdecydował się na zaprezentowanie nieco unowocześnionej wersji Jasona w nowych kolorach, z nowymi tutaj funkcjami. W związku z tym ogromnie się cieszę, że mam taką możliwość, żeby dla Was te zegarki pokrótce przedstawić. Moim zdaniem najciekawszą wersją jest wersja na żółtym pasku, ta, która znajduje się z tyłu. Ona jest też najdroższa, cena oscyluje w granicach 1800 zł. Te ceny podstawowych, tych negatywowych wyświetlaczy zegarków z negatywowymi wyświetlaczami oscylują w granicach 1200-1300 zł. Zacznijmy może od prezentacji GB001 MVB-8ER moduł 3519. Jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, w porównaniu GB001 do DW001, ponieważ każdy model w zestawie, znane już wszystkim narzędzie, każdy model w zestawie otrzymuje właśnie narzędzie, które już znamy z wcześniejszych wersji wybranych zegarków G-Shock. Mianowicie ten zegarek kryje w sobie możliwość bardzo łatwej zmiany wizerunku, że tak powiem, czy wizualnej zmiany. Zobaczcie, zegarek wyposażony jest tutaj w dwa takie otwory z jednej i drugiej strony koperty. I dzięki, czy za pomocą tego narzędzia, możemy w bardzo prosty sposób, po prostu podkładając i unosząc do góry, dokonać zmiany wyglądu poprzez zdjęcie górnego bezela czy górnej nakładki wykonanej z materiału zwanego poliuretanem. Natomiast tutaj mamy stalową nakładkę koperty. Zegarek charakteryzuje się tym, że wykonany jest w systemie Carbon Coreguard, czyli moduł chroniony jest systemem opracowanym na bazie włókna węglowego. Dzięki temu zegarek jest mega wytrzymały, jest lżejszy od zegarków, które wykorzystują inne materiały. Znajdziemy tutaj oczywiście odniesienie do DW001. Chodzi mi o tą kapsułę, w której zamknięta jest koperta. Dlatego właśnie mamy dekielek też opatrzony właśnie taką nakładką, literka G. Tutaj podstawowe informacje o zegarku, więc to jest na pewno coś, co wyróżnia model GB001 od tych wszystkich, które aktualnie dostępne są na rynku. Ja osobiście niestety żałuję, nie mam możliwości, żeby zestawić ze sobą DW001 i ten właśnie nowy GB001. Byłaby to niesamowita frajda, no ale chociaż niesamowicie cieszę się, że jestem w stanie zaprezentować dla Was te nowości. Zegarek wyposażony został w system Bluetooth. To już w oznaczeniu GB001, w związku z tym będzie on współpracował z aplikacją Casio Watches. Będziemy mieli możliwość zapisania punktu, czasu na tej mapie, która jest udostępniona w aplikacji. Jest tutaj automatyczna korekta czasu. Zegarek posiada baterię. To jest jedyna rzecz, której mi zabrakło w tej odnowie Jasona. Mianowicie, gdyby zasilanie solarne było tutaj dołożone, to na pewno zegarek cieszyłby się zdecydowanie większą popularnością. Natomiast w takim wypadku mamy naprawdę świetnie wyglądające zegarki, wykonane z naprawdę dobrym pomysłem, jeżeli chodzi o zmianę tej nakładki stalowego bezela.
Oczywiście, żeby sobie mieszać, jakby ten, zamieniać te nakładki, trzeba by było albo zaopatrzyć się w je jako dodatkowe części, albo po prostu posiadać więcej niż jeden egzemplarz w swojej kolekcji. Więc mamy tutaj wersję negatywowego wyświetlacza. Sztuczne światło powoduje, że jest on czytelny, natomiast no, w warunkach takiego normalnego użytkowania doskonale wiecie, negatywowy wyświetlacz ma to do siebie, że jest słabiej czytelny, aniżeli wyświetlacz pozytywowy, to za chwileczkę zestawimy z tym kolorem żółtym. Oczywiście przedstawię dla Was funkcję ustawienia, ale pozwólcie, że uczynię to właśnie korzystając z tego pozytywowego wyświetlacza, który znajduje się w tej żółtej wersji. Natomiast teraz chciałbym Wam tylko pokrótce przedstawić, jak Dziszok podszedł do budowy tych zegarków. No, paski na pewno niepowtarzalne. Ja nie kojarzę, żeby w ostatnim czasie pojawiły się właśnie paski z takimi wykończeniami. Skrzydełka doskonale znane, ale są to skrzydełka, które też gdzieś tam nawiązują do tych troszeczkę starszych czasów. One kojarzą mi się z zegarki, jeżeli chodzi o zegarki, które ja miałem, to GW7900. Chociaż tam one były bardziej delikatne, ale tutaj zwróćcie uwagę, one są naprawdę świetnie wyprofilowane do tego, żeby świetnie okalać nadgarstek. Jeżeli chodzi o zakończenie paska, to też takie w zasadzie można powiedzieć jedyne w swoim rodzaju. Takie ząbki z takim profilem od wewnętrznej strony. Akurat tutaj mamy taki półprzeźroczysty materiał zastosowany do tego modelu GB001MVB8ER. To jest pierwsza odsłona gorącej nowości. Mamy tutaj drugą, również negatywowy wyświetlacz. Jest to model o oznaczeniu GB001MVA1ER. On również charakteryzuje się tym, że jest możliwość bardzo szybkiego, łatwego montażu i demontażu tej nakładki. Oczywiście pozostaje pytanie, to czas zweryfikuje i użytkownicy, co będzie się działo po setnym ściągnięciu i założeniu tej nakładki na kopertę, na ten stalowy bezel. No to zobaczymy. Tutaj muszę powiedzieć, że wygląda to, iż jest to wykonane naprawdę solidnie. Mamy tutaj takie solidne haczyki, które montowane są w miejsce tych zapadek, w związku z tym wydaje się, że to jest naprawdę rozwiązanie zrobione, jakby przemyślane rozwiązanie, dzięki czemu można założyć, że będziemy się mogli nim cieszyć naprawdę długi czas. Natomiast mam ogromną nadzieję, że same te nakładki będą również dostępne jako osobne części w niewygórowanych pieniądzach i w zasadzie tylko o to można byłoby się obawiać, że ta nakładka gdzieś tutaj może, kolokwialnie mówić, wyrobić się i wtedy będzie albo spadać z tej stalowej nakładki koperty, z tej stalowej części i możemy ją zgubić. Mamy tutaj, widzieliście, tam było złoto, tutaj mamy srebro, srebro połączone z negatywowym wyświetlaczem, z tym czerwonym tutaj kółeczkiem, obwódka, środek. Jeżeli jest zegarek doświetlony, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, tym bardziej, że koreluje to oczywiście z paskiem. Zobaczcie, jak różny pomysł, prawda? Mamy tutaj czerwień połączoną z czernią. Te zapadki tutaj, takie wytłoczenia, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Świetnie dobrana szlufka. W związku z tym akurat, jeżeli chodzi o takie wykonanie, to nie miałbym się do czego przyczepić. Wszystko mi tutaj pasuje. Jedyna rzecz to brak zasilania solarnego TAF Solar. Zegarki wcale nie są takie małe. Później je przymierzę, więc zobaczycie. Spotkałem się z opiniami, że to są to małe G-Shocki. Jednak ich budowa, ich ta budowa kapsuły, te elementy, które tworzą całość, powodują, że zegarek na nadgarstku naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. No to tak wygląda wersja GB001MVA1ER. Ok, założymy sobie tą nakładkę. No i teraz zobaczcie proszę, ostatnia wersja, wersja najdroższa, GB001MVE9ER. Ona dołączana do tej wersji jest zestaw, dołączony do tej wersji jest zestaw paska dodatkowego i bezela, więc pozwolicie, że dobiorę się do tych dodatkowych z elementów. Ok, więc tutaj już zestaw został rozpakowany, GB001MVE9ER. Zobaczcie, jaka różnica, pozytywowy wyświetlacz, no i to mówi w zasadzie wszystko. Dla mnie zwycięzca z tego zestawu, absolutnie żywy, żółty kolor połączony z czerwienią w dwóch odcieniach, z szarością, no i to, co kryje się pod tą nakładką z poliuretanu, zobaczcie,
Wow, po prostu super. Najładniejsza wersja, moim zdaniem to zestawienie kolorów robi niesamowitą robotę. Świetnie prezentuje się na nadgarstku, bo miałem okazję wczoraj ten zegarek przymierzyć, więc za chwileczkę wszystko Wam pokażę. Naprawdę jest to świetnie odnowiona, unowocześniona wersja DW001, która jakby której wygląd koreluje absolutnie z pierwowzorem z 1994 roku. Natomiast te wszelkie dodatki, zobaczcie, tutaj jest to doskonale widoczne. Mamy tą dolną nakładkę bezela, ale jest również system szybkiego montażu i demontażu paska. Dodatkowo oczywiście pasek, który jest dołączony do zestawu, również posiada te teleskopy z zasuwką, w związku z tym jest to świetne rozwiązanie. Możemy skupić się tylko na szybkim i bezproblemowym montażu i demontażu paska, bez przekładania dodatkowych części czy elementów. No i dodatkowy bezel, nakładka bezela poliuretanowa, zobaczcie, za chwileczkę może, o, zrobimy tak, ale jakby samo przejście, te kolory, dla mnie rewelacja. Pięknie to wygląda, bardzo mi się ten zegarek podoba, zdecydowanie najbardziej i najlepiej z tych wszystkich trzech, które zostały mi użyczone. Zobaczcie, szybki montaż i już inaczej wygląda zegarek. Na samym końcu może spróbuję jeszcze zamienić pasek, żebyśmy mieli jakby pogląd, jak ten zegarek w dodatkowych ciuchach wygląda. Natomiast tak, jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, tak jak wspomniałem, mamy tutaj system Bluetooth, mamy możliwość sparowania z aplikacją Casio Watches. Oczywiście to wszystko jest czytelne, ja już niedawno w filmie powiedziałem, zobaczcie, Mode Connect, prawda, Adjust Speed Reset, mamy tutaj Light, a także Search, Start i Stop. Więc ta zasadnicza funkcjonalność, którą dostarcza nam aplikacja Casio Watches, dość prosta w obsłudze. Mieliśmy okazję obejrzeć już przy innych wcześniejszych modelach, jak ta aplikacja wygląda, jednak musimy się do niej już przyzwyczaić, nie każdemu pasowała, ale doskonale wiecie, że ta aplikacja będzie aplikacją dedykowaną do zegarków G-Shock. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, taką standardową, zobaczcie, pierwszą z funkcji jest funkcja czasu światowego. Mamy możliwość dokonania zmiany, prawy górny, podświetlenie, w związku z tym tutaj tylko prawy dolny. No i oczywiście, jeżeli chcemy dokonać ustawienia, DST Auto. Czyli tutaj ja oczywiście zalecam na auto, z uwagi tej, że jeżeli zegarek doskonale wiecie wyposażony jest w system Bluetooth, to bez problemu będzie on sam dostosowywał zmianę czasu letniego na zimowy i zimowego na czas letni. Więc tutaj mamy czas światowy. Drugą z funkcji jest funkcja stopera. Zobaczcie, start, stop, reset, start, split time, uwalniamy split time, stop, reset, start, pierwszy finish, drugi finish, odczyt drugiego finiszu, reset. To co fajne, ciekawe i praktyczne, na górze wyświetlana jest godzina. Zobaczymy, czy dłuższe przytrzymanie wraca. Wraca. Dłuższe przytrzymanie wraca nam do trybu timekeepingu. Czy tutaj możemy dokonywać jakiejś zmiany? Nie widzę, żeby była taka opcja, w związku z tym jedziemy dalej. Timer. Jeżeli chodzi o timer, to też on ma bardzo ciekawe rozwiązanie z uwagi na to, że możemy tutaj w timerze dokonać ustawienia również. To ostatnio coraz częściej jest spotykana opcja w zegarkach G-Shock. We wcześniejszych, niestety nie wszystkich, ta opcja jest dostępna, a wiem, czytając Wasze komentarze, że bardzo cenicie sobie możliwość ustawienia timera również na poziomie sekund. No i po prostu startujemy, timer sobie działa, resetujemy, zatrzymujemy, resetujemy. No i mamy alarmy. Zobaczcie, alarm pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, alarm piąty, sygnalizacja pełnej godziny, może będzie test alarmu. Jest test alarmu. Alarm wydaje mi się być głośny, chociaż jest to subiektywne odczucie, nigdy nie będzie obiektywne, każdy odbiera akurat ten walor indywidualnie. Więc mamy alarmy, zobaczymy wejście w ustawienia alarmów, czyli standardowo godzina, minuty, nie ma tutaj możliwości wyboru, czy bardziej zdefiniowania bardziej tego multi-alarmu, że tak powiem, jest to 5 osobnych alarmów, w związku z tym tak sobie właśnie je ustawiamy, godzina, minuty, zatwierdzamy i teraz zobaczcie, drugi, trzeci, czwarty, piąty i również on, zrobimy off, ale sygnalizacja pełnej godziny. I tutaj na dole pojawia się ALM, że jest aktywny oraz sygnalizacja pełnej godziny jest aktywna. No to ja sobie to wyłączę, żeby tutaj nie przeszkadzał alarm. I to zobaczcie, to są wszystkie funkcje, więc funkcjonalność bardzo podstawowa, ale jakże praktyczna.
Dostępna w zasadzie w większości modułów zegarków G-Shock. Do tego aplikacja Casio Watches. Możliwość oczywiście automatycznej korekty czasu 4 razy na dobę. Możliwość zapisania punktu, miejsca. Możliwość zwiększenia zakresu dostępnych miast dla czasu światowego do 300. Więc bardzo praktyczne rozwiązania. Jeżeli chodzi o ustawienie, zobaczmy. Czas home time, czy w tym wypadku górny przycisk działa? Tak, nie ma podświetlenia, więc działają obydwa przyciski. Dalej mamy DST auto off on, zostawiamy na auto. Tryb wyświetlania 12-godzinny, ale w tej chwili mamy możliwość zresetowania sekund. Ok, i teraz... Właśnie. To jest coś, co zostało zapoczątkowane, jeśli dobrze pamiętam, w modelu GMWB 5000, czyli stalowej serii kostek. W trybie ustawień, będąc na sekundach, przytrzymanie dłuższe prawego górnego przycisku powoduje usunięcie pary i reset all, czyli przywrócenie ustawień fabrycznych. Pamiętajcie, migające sekundy, prawy górny przycisk. No to jedziemy dalej. Mamy możliwość ustawienia godziny, minut, daty miesiąca, dnia miesiąca, właśnie tryb 24-godzinny, 12-godzinny. No i zobaczcie, fajna ciekawostka, bardzo również praktyczna, dostępna chociażby w GW5000U, w GWM5610U. Możliwość dokonania zmiany formatu wyświetlania daty, dzień, miesiąc, miesiąc, dzień. No i możliwość wyboru jednego z sześciu: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski. Języków do wyświetlania chociażby dnia, tygodnia. Dźwięk przycisków słyszalny, wyciszony, długość podświetlenia 1-3, RCVD off w tej chwili nie zmienimy na on z uwagi na to, że zegarek powinien być parowany z aplikacją Casio Watches. Bardzo intuicyjne, mieliśmy możliwość obejrzenia we wcześniejszych klipach, jak to się odbywa, więc tutaj nie będziecie mieli najmniejszego problemu. I to chyba będą wszystkie ustawienia, tak, home time zatwierdzamy. Widzicie, przepięknie wyglądający zegarek GB001 w trzech dostępnych wariantach. Dla mnie najciekawszym wariantem jest ta wersja właśnie na żółtym pasku, z tą żółtą nakładką na kopertę. Bardzo czytelny zegarek, jakby nawiązujący do tej historii z 1994 roku, absolutnie bezpośrednio, i zaraz zobaczycie, jak świetnie prezentuje się na nadgarstku. Mój nadgarstek obwodzi około 18,5 cm. Pasek wydaje się być troszeczkę sztywny. Być może jest to kwestia samego materiału, być może jest to kwestia tego, że jest to zegarek nowy. Sprzączkę mamy tutaj z tworzywa, ale zobaczcie. Naprawdę, mimo tego, co widać na zdjęciach, na filmach, że zegarek jest zegarkiem małym, on naprawdę na nadgarstku prezentuje się bardzo dobrze. Jest w wyniku jakby budowy tej takiej, jak już wspomniałem, kapsuły, która okala całą kopertę, z systemem Carbon Core Guard wewnątrz. Jednak ten zegarek jest wysoki, ale naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Za chwileczkę przymierzę jeszcze pozostałe dwie odsłony. Natomiast jeszcze przygotowałem sobie, to też za chwilkę pokażę Wam, czy zestawię te zegarki z moimi wybranymi modelami, żebyście właśnie mogli sobie uświadomić, uzmysłowić, jaka wielkościowo jest różnica między lubianymi, popularnymi zegarkami Casio G-Shock. Negatywowy wyświetlacz. Tutaj bardziej bym się skupił jakby na tym, czy kolory do użytkowników przemawiają. Jeżeli ktoś lubi połączenie złota z czernią i uwielbia negatywowe wyświetlacze, to myślę, że nie powinien mieć absolutnie najmniejszego problemu z zakupem akurat tej na przykład wersji, prawda? Natomiast jeżeli ktoś preferuje odcienie srebra połączone z czernią, negatywowy wyświetlacz, to za chwileczkę właśnie ten drugi, ta druga opcja GB001 MVA1ER. Czyli chyba najbardziej podstawowa, 1ER. Też ciekawa tutaj kompozycja kolorów. Zobaczcie proszę, o, tak się prezentuje ten negatywowy wyświetlacz zegarek na moim nadgarstku, więc moim zdaniem naprawdę ciekawa alternatywa, nie należąca do najtańszych niestety, no ale tutaj płacimy raczej za ten powrót do przeszłości, bym powiedział, za odsłonę DW001 z nową funkcjonalnością.
Tak to się moi mini prezentuje. Więc okej, przepraszam. Przygotowałem sobie dla Was rangemana, żebyście mogli sobie ocenić właśnie wielkościowo może pod kątem porównania, ale tutaj kolory mogą robić niesamowitą różnicę, w związku z tym zrobimy sobie tak. O, czyli mamy GW9400 i GB001. Zobaczcie proszę. O, widać, sama koperta wydaje się być mniejsza, natomiast jeżeli chodzi na tutaj o jej wysokość, to wydaje się, że naprawdę jest zegarek zegarkiem potężnym. I mimo wszystko, mimo tego, że jest carbon core guard, to chyba ten stalowa część koperty powoduje, że zegarek jest przyjemnie wyczuwalny na nadgarstku, więc naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Okej, to mamy porównanie z Rangemanem. Dalej nieco inna perspektywa, czyli mamy kostkę GW5000U. Zobaczcie proszę. Zegarek nie był parowany, w związku z tym jak widzicie moja kostka złapała sygnał kalibracji, dlatego jest różnica, ale tu już widać, prawda? A za chwileczkę jeszcze mam jeden model przygotowany, na którym będzie widać różnicę zdecydowanie bardziej. Może tak będzie lepiej, o. Zobaczcie proszę. A w tym wypadku, o, może jednak pokusimy się o takie zestawienie. Kolory też mogą tutaj robić niesamowitą różnicę. Jest przepaść, prawda? Jest przepaść, a przecież kostki wszyscy lubią, więc widzicie, że GB001 nie jest naprawdę tak małym zegarkiem, na jakiego wygląda na zdjęciach, klipach. Ok, no i ostatnia opcja, Octagon GA2100. Spójrzcie proszę. O. Naprawdę ciekawy pomysł na zegarek, na prezent, na wzbogacenie swojej kolekcji. Faktycznie może szkoda, że wersja z pozytywowym wyświetlaczem jest tą najdroższą i musimy za nią zapłacić zdecydowanie więcej. Myślę, że ciekawą opcją byłoby również, gdyby Casio rozważyło produkcję tych podstawowych wersji w pozytywowym, jak i negatywowym wyświetlaczu, z uwagi na właśnie zróżnicowane preferencje i gusta użytkowników. Moim zdaniem byłoby to takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom wszystkim. Połączone oczywiście tutaj ze sprawami biznesowymi, to jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrozumieć, ale tak, szkoda, że tylko, znaczy z punktu widzenia takiego marketingowego i biznesowego, no to jest to jakiś pomysł, absolutnie, natomiast powinno być moim zdaniem faktycznie, jak zwracacie na to uwagę, gdzieś tam 1:1, wychodzą dwie wersje z negatywowym wyświetlaczem, niech wyjdą dwie z pozytywowym wyświetlaczem, każdy będzie mógł coś dla siebie wybrać, tym bardziej w przypadku, kiedy mamy do dyspozycji właśnie pasek z możliwością szybkiej zmiany, właśnie tą nakładką bezela. Super. G-Shock Polska, wielkie, wielkie dzięki. Ja pokażę za chwileczkę jeszcze podświetlenie tych wszystkich zegarków. Liczę na Wasze subskrypcje, komentarze. Jest mi bardzo miło, że zaglądacie na mój kanał i zostawiacie swoje opinie. Dzięki wielkie. Jeszcze za chwilkę sprawdzę, czy będę miał możliwość zmiany paska, żeby pokazać Wam ten model w drugiej odsłonie. Natomiast jeszcze oczywiście podświetlenie i widzimy się w następnym klipie. Wielkie dzięki, pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.